We wtorek podczas konferencji prasowej na Rzeszowskim Rynku Elżbieta Łukaciejewska podziękowała swoim wyborcom za oddane głosy oraz pogratulowała zwycięstwa Prawu i Sprawiedliwości. Dziękuję wszystkim wyborcom, bo mam świadomość, że ten mandat zawdzięczam właśnie Państwu, ale też jednocześnie dziękuję wszystkim kolegom z listy, bo też mam świadomość, że cała lista pracowała na ten mandat. No, gratulacje na pewno należą się moim kolegom z PiS-u, bo wynik godny pozazdroszczenia i my powinniśmy zrobić wszystko, aby do tego wyniku krok po kroku się zbliżać. Zdaniem Elżbiety Łukaciejewskiej liderem podkarpackich struktur Platformy Obywatelskiej powinna zostać Krystyna Skowrońska. Powinna zostać szefem Platformy i otwierać listę Platformy do polskiego Sejmu. Nada to impetu Platformie i myślę, że zgromadzi wokół siebie ludzi, którzy chcą zwyciężać, a proszę mi wierzyć, że w regionie jest ich masę. Europosłanka uważa też, że w ścisłym kierownictwie partii powinny znaleźć się kobiety, bo lepiej odczuwają nastroje społeczne. My wiemy, co jest ludziom potrzeba i odnoszę wrażenie, że też umiemy robić kampanię wyborczą taką, jakiej oczekują właśnie wyborcy. Elżbieta Łukaciejewska zdobyła mandat do Europarlamentu po raz trzeci. Zagłosowało na nią ponad 40 tysięcy wyborców.